Idziemy na wakacje. Jesteśmy w drodze na lotnisko. Znaczy jeszcze nie jesteśmy w drodze na lotnisko, no, ale jesteśmy obok samochodu. No, ale jak idę do samochodu, tak jakby już w drodze przecież jestem. No dobra, okej. Okay. Ale się cieszę, że lecimy na wakacje. Tak. Jest stresik, Amela? Troszkę. Stara? Co? Stresik. No, prawda. Ja też. Halinki, jesteśmy. To mój najdroższy sok w życiu. No, nie przeżywaj. Tego się nie spodziewała. Nie przeżywaj już więcej, tak nigdzie nie polecisz. Tak? Szalej, szalej. Jesteśmy mocno przed tak. czasem, także jesteśmy bezpieczni. Tutaj? Jak tu jest? No, nie za specjalnie. Może będzie ładnie, jak zrobimy odprawę już, to może tam trochę dalej będzie coś widać. Nie wiem. Już idziemy? Nie, jeszcze nie. Nie ma się czym stresować, mówię ci. Będzie super, jeszcze będzie zadowolona. Co, jesteśmy po odprawie? Tak, no. Bez przygód się nie obyło. Mieliśmy mały problem, ale wszystko już jest gicior. A teraz co w ogóle musimy zrobić? Czekać. Teraz już możemy iść pod bramkę, gdzie będzie wylot i czekamy półtora godziny. Ale fajne lotnisko! Lot kochana. Podoba ci się? Tak, samoloty. Ale ładne lotnisko, co Ania? No elegancko. Tu jest ładne, no, tu jeszcze nie byliśmy. Będziemy lecieć w przyszłym roku do Nowego Jorku stąd. Nie, daj spokój, tam jest zima ciągle, nie słychać. No w Jorku nie jest zima. No, w zimę jest zima, w lato jest lato. No, ale teraz nie ma zimy tam. Przy odprawie okazało się, że nie wygenerowaliśmy kodu QR, który jest niezbędny do wykonania testu na miejscu. Także robiliśmy to na szybko przy odprawie biletowej. Co tam, nie? A czy moje mamy robić? Jak dolecimy na miejscu. No, ale udało się, zrobiliśmy to na szybko na telefonie, prawdopodobnie nie będzie problemów. Zawsze można zwalić na to, że tam jest wszystko po angielsku. Nie, no jak go przepuścili, no to lecimy. No. Przy kontroli bezpieczeństwa też, przez to, że Amelcia ma orteskę, musieli nas ręcznie sprawdzić, co nie? W samolocie możemy ci ściągnąć orteskę. Czapę. Żeby ci było wygodnie. Cała? No. Cała? No. Ściągniemy orteskę w samolocie, będziesz miała ludzi. No i zresztą ja, ale to się okazało, też miałem jakieś rzeczy w kieszeni, o których nie wiedziałem. Ale bardzo ludzi by się na cały lot odciskał. Trzy. Wózek proszę zostawić przed samolotem, dobrze? Przed wejściem. Ale blisko myślałam, że jest jeszcze większy samolot. Stresujesz się czy nie? Tak średnio. Tak średnio? Troszkę tak. Okej, okay, ja trochę też. Trochę się boję, żeby nie gościć. A tylko tego? A mama? No, tak. Amela, jedziemy już. Samolot już jedzie. Luzik, nie? Powiem wam, że byłem teraz w toalecie i z tego co widziałem, to już trochę ludzi śpi. Ja się zawsze zastanawiam, jak to jest, bo ja w samolocie nigdy nie mogę zasnąć. A bo dopiero wystartowaliśmy i kilkanaście do kilkudziesięciu minut temu tak naprawdę. A oni już zasnęli. Ja jeszcze tego nie studiowałem, to opowiadaj, co tam pisze? Co tam jest napisane? Bo jak sobie mówię, że no. To maskę to jest. Aha, rozumiem. Ale się wtedy samolot ląduje na konie
za bardzo pokazywać Ani, ponieważ mimo wszystko stres bardziej wyszedł w samolocie. Czuję się, znaczy boję się, po prostu nie znam. Stresuje, że ci przykro, nie? No, powiem wam, na spokojnie, naprawdę. Ani jest po prostu przykro, tym bardziej, że ona chciałaby bardzo podróżować, ale cały czas siedzi w napięciu i skutkuje to takimi emocjami, co zrobić. Znajdujemy się w strefie turbulencji. Nic się nie dzieje. Możesz. Zobacz, co się... Oj, przepraszam. Czy nie, co się robi w trakcie turbulencji, to jest ciekawe. Widzę, że ty mocno studiujesz, przynajmniej ciebie. Jest czytane, jestem z ciebie dumny. Jest czytane, bardzo dumny jestem z ciebie, kochana. No ja wiem, no samolocie jest nudno. I co powiesz, Halina, już lepiej? Trochę lepiej, tak. Trochę rozmazana, ale już lepiej się czuję. Może dlatego, że ja tak te... wysiłam sobie te emocje i po prostu musiałam się rozpłakać coś. Aha, rozumiem. Nie, no jest przyjemnie ogólnie, nie? Tylko wiesz, ja to mam w głowie po prostu... Dlatego jest mi ciężej. Ale ja serio, ja myślę, że się przejdę po prostu do psychologa. Mówię, no ale no, na razie nie będziemy o tym myśleć, tylko idziemy na wakacje. No tak, ale no, generalnie no... Wszystko z gicior. Co jest? Wszystko z gicior. Ale ogólnie muszę przyznać, że Amelka super. Amelka widać, że Natanie jest dla niej. Dolecieliśmy, jedziemy widą na dół, ale odezwiemy się dopiero jak będziemy z lotniska, bo jeszcze musimy ogarnąć sobie samochód i testy na lotnisku, także chwilę nam to zajmie. Ale no, dla nas to jest chwilka, a dla was to jest sekunda, także... I jak? Jakie no tak. Uczucie? Nie, spoko, dla mnie bez ludzi, no ale ciebie jak? No tak trochę mocniej niż ostatnio, ale może. Amerykanie nie musiała mieć, do 12 roku życia nie trzeba. No, nie wiem, nie ma go. Tam stoją ręce kaptury, to może ktoś z tych. To podejdziemy się, zapytamy, co? Dobra. Listowała, tak. Okej. Nastały pierwsze problemy, czyli zamontowanie fotelika. Udało ci się? No, ale będę się go... I powiem wam, że myślę, że prawdopodobnie się zmieści, bo to jest mega mały samochód. Mega. Jak ten samochód się nazywa? Renault Clio? Nie, Renault jakoś tak. No, ale muszę przyznać, że to jest tak ładnie. Tak się cieszę, że dotarliśmy. Dobra, moi drodzy, witamy w naszej chacie. Oh yeah! Na Maderze. To był w ogóle mój pierwszy lot w życiu i o tym wam potem opowiemy, bo było grubo. Dla mnie było grubo. Madera ma jedno z najbardziej niebezpiecznych lotnisk na świecie, także myślę, że jeżeli to przetrwałam, to gorzej być nie może chyba, co? Czy jest gorzej? Ale nie, no, lądowanie nie było za stałe. Normalny lot. Nie no, mieliśmy Bartek, dobry dzień. Ola i Denis mówią, że to był bardzo przyjemny lot akurat. Denis powiedział, że to jest jeden z najlepszych lotów. Nie wiem jak wyglądam, bo płakałam, bardzo płakałam, także... No nie będę za to przepraszać, no to raczej normalne, nie? Tak czasem bywa. Jeśli chodzi o miejsce, to
Nie byłam fajniejszą. Serio, tutaj jest czerwony taki klimat. Właścicielka tego miejsca jest przesympatyczna, byliśmy z nią na zakupach, zawiozła nas, wiecie, w takie lokalne miejsca, gdzie wszystko jest najtańsze, pokazała nam nawet, gdzie kupić jakieś tam, wiecie, wegańskie rzeczy i tak dalej, da mi na to namiary. Jest jedno, co zostawia nam duże pytanie, jak będzie z naszą pogodą, bo przyjechaliśmy... Ta pogoda się zmieniła 5 razy tutaj. Tak, teraz zobaczcie, leje sobie, ale słońce wyszło nagle z sekundę i już czuć, że jest gorąco. Przed chwilą wiało, było chłodno, no nie? Ta wyspa jest tak zielona. Ja nigdy w życiu nie byłam w takim pięknym miejscu. I w ogóle jesteśmy bardzo wysoko. Mamy basen, mamy fancy kamper, mamy wanna. Patrzcie, bo my w mieszkaniu pana. No, wszystko tutaj w ogóle jest takie spójne. Owoce są moim zdaniem tanie. No. Pojechaliśmy właśnie już na zakupy i mamy już na kilka dni na pewno, co? No, jeszcze będziemy mieć jakieś tam, wiecie, mango, papaje, marakuje, takie bardziej... Fancy owoce. Co znaczy fancy owoce? No wiesz, to są takie basiki. To są takie basiki. Nie mów fancy owoce. To są takie basiki. Ty jesteś basic. To jest gruszka. Zobacz, jako, Ania, ty jesteś basic, jesteś z Bytomia. Ej, ale powiedz, jakie zrobiłam wam dobry ten obiad. Dobra, dzisiaj Ani się udało spaghetti. W sensie, zawsze jej się udaje, ale dzisiaj było inne i było jedno z najprzyjemniejszych, jakie Ania zrobiła w swoim życiu. Także gratuluję. To też gratuluję. Dziękuję. Możesz sprzedawać e-booki na krytyknia.pl. Wiecie na stronę. To też kwestia makaronu z glutenem, bo on też tak daje takiej lepkości, że tam sos się robi taki gęstszy. Ale bio. Dostaliśmy w prezencie, no to już go zjedzieć, bo nie było żadnych glutenowych. W miejscu tym trzeba mocno docenić, chociażby to, zobaczcie. Tego nie można pominąć. No, zobaczcie, to pani sobie zrobiła tutaj, przejrzała nasz profil na Instagramie i tak zrobiła takie coś. To jest Amelcia z tatuażu od Ani. Ogólnie wszystko tutaj mi ogarnąć, wynająć samochód i tak dalej, pomogła Diana Marcin, Los Italianos oraz Justyna i Paweł z Couple Away. Oni właśnie tworzą e-booka o Maderze i tam będzie wszystko. Jezu, ile tam jeszcze czytałam. Ten e-book to będzie po prostu naszym przewodnikiem, no nie? Serio, no tak. No będziemy przejeździć po prostu... Tam nawet są, wiecie, listy restauracji wszystkich, które oni tam odwiedzili na wyspie. Każda jest oznaczona, czy jest wegetariańska opcja, wegańska, wszystkie punkty widokowe. Nawet roślinność, jaka tu występuje, zwierzęta, no szok, wow. I właśnie oni tutaj nam, wiecie, pomogli ogarnąć to miejsce i wszystko i jest... Zajebiście! I wynajęliśmy sobie też samochód. No bo jednak Madeira to nieduża, ale wyspa, po której warto po prostu jeździć, bo jest dużo do zwiedzania. No i bez samochodu by się nie udało. Myślę, że omówimy... Ja myślę, że jeżeli będziecie chcieli, to możemy wam taki podsumować to w jednym z naszych vlogów. Jak już wiecie, po tych 11 czy tam 12 dniach tutaj będziemy wszystko wiedzieć i to robimy to wszystko na własną rękę i też nie chcemy przepłacać i tak dalej, wiecie. Chcemy, żeby to było spoko dla nas i żeby to, wiecie, móc też polecić potem dalej wam. I ktoś pisze na Instagramie, że wybraliśmy sobie na pierwszy lot grube lotnisko. No przecież wszyscy tak mówią. No ale właśnie nie wiem, bo ja tak nie czułem tego, żeby to było aż takie mega, mega jakieś straszne. Myślę, że może tak się trafi, może tak być rzeczywiście, że jest gorszy moment, to... To jest po prostu gorzej, nie? No na pewno, się domyślam. Dzisiaj wiesz, akurat nie było takiej złej pogody. Czekaj, jeszcze to. Ale odnośnie tych testów, to tutaj na Maderze właśnie przylatujesz sobie, robisz test na miejscu, praktycznie od razu na lotnisku. Trwa to dosłownie 3 minuty. No, wypisujesz tak, się, zadaje ci patyk do nosa, dzieci do 12 roku życia nie robią w ogóle. Jedziesz sobie do swojego hotelu i dostajesz za jakiś czas wynik, no nie? No czekamy nadal na wynik, minęły już 3 godziny. No. Ale myślę, że najpóźniej do jutra już będziemy mieli, bo... Twoje szybko dostali, nie? Tak, no. Ale... Nie mówili mi, tylko jak gdzieś czytałam, nie? Aha, okej, no ta Ania czytała, że jest dość ekspresowo, ale z tego co Bartek mówił, to pani mu powiedziała, że jutro, bo ja właściwie nie zapytałem, kiedy będą wyniki. No tak, ale ogólnie wszystko jest proste, intuicyjne i nawet w zasadzie nie trzeba znać angielskiego, żeby nie wiedzieć co nie, jak. Nie, spoko na ludzie. W sensie jakby ktoś nie znał, to pewnie i tak sobie poradzi. No. Przyszedłem się dla was nagrać i nie spodziewałem się, że jest tak ciepło, jest wieczór, już nie ma słońca, ale nadal jest ciepło, czyli po prostu jesteśmy kuźwa na pewno nie w Polsce. W każdym razie, no chciałem się z wami już pożegnać na dzisiaj. Idę zaraz montować tego vloga, dostajecie go na świeżo na drugi dzień, czyli w niedzielę. No i mam nadzieję, że uda nam się nagrać dużo podczas tego wyjazdu. Mamy oczywiście zamiar dużo podróżować, tak jak widzicie mamy samochód, także... Co nas ogranicza? No, kuźwa, no nic, no
pieniądze na paliwo. Także to było dzisiaj na tyle. Kolejne vlogi, no nie będziemy kolejnych vlogów wstawiać jakoś planowo, tylko po prostu te kolejne vlogi będą wstawiane na bieżąco, czyli tak jak nagram vloga, tak jak go zmontuję, tak go po prostu wstawię. Nie będziemy tutaj teraz robić jakichś nawet godzin. Myślę, że po prostu na spontanie, tak jak będzie leciał, tak rzucimy na kanał i zobaczymy, jak to pójdzie. Mam nadzieję, że będziecie oglądać, także trzymajcie się następnego vloga, nara!